Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, to jest podział dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2013. I to jest druk numer 219A po autopoprawce zarządu. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2013. Paragraf pierwszy. Dokonuje się podziału dodatkowych środków finansowych w wysokości 60 tysięcy złotych przeznaczonych na zadania priorytetowe na rok 2013 w następujący sposób. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie druku książeczki pod tytułem Z nimi jestem bezpieczny, kwota 2500 zł. W dziale Oświata i Wychowanie zakup i anima dla Szkoły Podstawowej nr 153, kwota 4000 zł. W Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska na montaż znaków drogowych, luster, słupków oraz wyznaczenie znaków poziomych według wskazań 905 tysięcy zł. A na remont ulic, chodników i oświetlenia według wskazań 940 tysięcy zł. Łączna kwota 45 tysięcy zł. W dziale Kultura dofinansowanie publikacji książki pod tytułem Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza. Na rezerwie pozostaje kwota 5 tysięcy złotych na publikację książki. Przepraszam, że pominąłem tą istotną rzecz. I pozostała rezerwa w kwocie 3500 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Krakowa budżetem na rok 2013 każda Rada Dzielnicy otrzymała dodatkowe środki finansowe do rozdysponowania w kwocie 60 tysięcy złotych. Tak, przybliżając ten projekt uchwały, chciałem powiedzieć, że no, te środki zostały przeznaczone dzięki poprawce Platformy Obywatelskiej, to muszę zaznaczyć o tym. Natomiast zarząd dzielnicy przedstawi propozycję rozdysponowania tej kwoty według tego druku projektu uchwały. I tak, postanowi zarząd wzmocnić, znaczy dodać do druku właśnie książeczki Z nimi jestem bezpieczny kwotę 2500 zł. W dziale Oświata Wychowanie zakup pianina dla Szkoły Podstawowej nr 153. Jest to o tyle istotne, że pianino, które będzie kupione, będzie, póki nie zakupimy pianin do wszystkich szkół w zasadzie podstawowych i nawet ponadgimnazjalnych, które są niezbędne i to cały czas dyrektorzy sygnalizują, to pianino będzie mogło być, że tak powiem, wykorzystywane podczas uroczystości przez inne placówki, gdyż ono jest takie mobilne, znaczy można je szybko rozkręcić i w zasadzie jest takie łatwe do przewozu, prawda, do zamontowania w innym miejscu, i czyli będzie takie mobilne. Będzie obsługiwać, można powiedzieć, wszystkie szkoły, póki nie zacznie tego problemu. To będzie stoi. Jeśli chodzi o dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, jest sporo rzeczy do zrobienia, są zgłoszenia, jeśli chodzi o montaż znaków, słupków, jak również wyznaczanie znaków poziomych. I tutaj postanowiliśmy zarezerwować kwotę 5 tysięcy złotych. I ponieważ na remonty dróg chodników w tym roku będzie bardzo mała kwota, chcemy ten dział wzmocnić, przeznaczając 40 tysięcy złotych. Potrzeb w zakresie remontu dróg chodników jest niezmiernie dużo, jak Państwo wiecie. I wydaje nam się, że jest to słuszna decyzja. I natomiast w dziale Kultura dofinansowanie publikacji książki pod tytułem Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza, mieszkańca dzielnicy 6 Bronowic, który tworzył w dzielnicy Bronowice, tu posiadał pracownię witrażową, tutaj, że tak powiem, spędził życie w naszej dzielnicy i jest to przy okazji też doskonała promocja naszej dzielnicy. Wydanie to będzie wykonane
przez Muzeum Historyczne Krakowa. Oczywiście pełny koszt druku jest znacznie większy, poza tam 20 kilka tysięcy. My tylko jakby dokładamy taką cegiełkę i zresztą tak mówię, jeśli to opracowanie się ukaże, trafi do wszystkich szkół, przedszkoli, klubów kultury i powiedzmy na pewno też, że Państwo będziecie mogli z tej książki skorzystać. Jeśli chodzi o opinię, to zapytam teraz przewodniczących poszczególnych komisji, jakie były opinie dotyczące podziału dodatkowych środków na priorytetach i tak. Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, jaka była? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska? Pozytywna. Opinia Komisji Kultury i Sztuki? Negatywna, tak? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja mam pytanie podstawowe, dział kultura. No właśnie, czy może Pan coś więcej powiedzieć na temat tej pracowni? I czy rzeczywiście akurat jest to, nie wiem, warsztat czy pracownia centrum, że warto po prostu wspierać tak znaczącą kwotę, z tego co słyszę. Podobno do doktora tyle nie kosztuje, no nie, doktoratu, więc nie wiem, trochę taka kwota wydaje się tutaj dosyć duża. Zatem to jest jedna sprawa. Druga sprawa to Wydziału Oświaty i Wychowania pojawia się po raz kolejny Szkoła 153. Tutaj sytuacja jest naprawdę alarmująca, bo zaniedbane są po prostu inne szkoły. I chcę przypomnieć, że ponad połowa budżet na zadania priorytetowe znowu w tym roku jest przeznaczana na tylko tą jedną szkołę z pominięciem z innych. Trzeba, zdaje się, będzie rzeczywiście poprosić o spotkanie z rodzicami z pozostałych szkół, żeby dotarło do Pana Przewodniczącego, że inne szkoły na terenie Zielnicy też są. Chcę to szczególnie też uwzględnić szkołę numer 50, która też wielokrotnie prosiła o to, żeby a zwłaszcza zdaje się też po 2 lata, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Ja tylko dopowiem jeszcze słowo, po prostu prosiłem o remont łazienki, po prostu dali na ten remont łazienki, po prostu pieniędzy nie ma. A z tego co wiem, byłaby to jakaś kontynuacja działań, które tam były budowane, które były tam podejmowane. Więc ja pytam, dlaczego po raz kolejny takie zaniedbanie i takie właściwie nie tyle zaniedbanie, może zaniechanie po prostu świadome, jeśli chodzi właśnie o pozostałe. Ja mogę teraz, tak? Jeszcze już Pan Przewodniczący. Bardzo proszę, kto z Państwa się... Agnieszka Kądziołek, ja jestem reprezentantem Rady Rodziców ze Szkoły nr 50. Pani, jeszcze raz? Agnieszka Kądziołek. Agnieszka Kądziołek. My tutaj w kolejnym budżecie jesteśmy pomijani zupełnie, jeżeli chodzi o pieniądze przekazywane przez Radę Dzielnicy. Mamy w tym momencie bardzo pilną sprawę remontu łazienki, która jest warunkowo dopuszczona przez sanepid. To znaczy, ponieważ w poprzednim budżecie Rady Dzielnicy te pieniądze miały być zapewnione na ten remont. Już z własnych środków wcześniej zostały zakupione przez nas sanitariaty i umywalki. Chodzi o to, że zgłosiliśmy sanepidowi, że remont będzie w bieżącym roku, no i znowu jest pominięty ten nasz wniosek. I chciałam zapytać, jakie są szanse na zmianę tego i dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy pomijani. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Ja chciałbym zabrać głos i zapytać właśnie, dlaczego znowu szkoła numer 153? Proszę Państwa, ta szkoła naprawdę jest tak przez Radę Dzielnicy dopieszczana, można powiedzieć. Tyle sprzętu multimedialnego, laptopów, a nawet nielegalnie wybudowany pawilon socjalny do tej szkoły poszedł. W tym roku 100 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na wymianę nawierzchni. Oprócz tego są normalne potrzeby, typu jakaś na wymiana instalacji, biblioteka. Takie bieżące sprawy. Co takiego w tej szkole jest, że ta szkoła dostaje wszystko? A szkoła 50, szkoła numer 50, która według mnie jest szkołą bardzo dobrą, świetnie zarządzaną przez
przez dyrekcję, ale również posiadającą naprawdę bardzo, bardzo dobre grono pedagogiczne. Dzieci tam z dużą chęcią chodzą się uczyć. Nie ma rzeczy podstawowej, nie ma porządnej łazienki akurat. Tej ostatniej, która by się przydała, proszę Państwa, edukacja zaczyna się w szkole. Ta edukacja dotyczy również sposobu korzystania z pewnych zdobyczy cywilizacyjnych. I nie jest tak, że w każdym domu jest dzisiaj już bieżąca woda i łazienka. Jeżeli mamy z dzieci robić ludzi nowoczesnych, cywilizowanych, uczyć ich czegoś w szkole, no to jest chyba jedna z elementarnych potrzeb. Nie pianino, panie przewodniczący. Nie pianino. I dlaczego akurat w 153 to pianino? To jest moja wątpliwość. I kolejna wątpliwość. Uważam, że szkoła numer 50 jest wyjątkowo dyskryminowana w tej kwestii, bo jakby z takim pewnym uporem odmawia się jej tego remontu tej łazienki. Kolejna rzecz jaka i taka wątpliwość, która mi się nasunęła, to jest dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Mamy tutaj napisane, że montaż znaków drogowych, luster, słupków oraz wyznaczenie znaków poziomych według wskazań dzielnicy. Któż jest owa dzielnica? Czy może pan przewodniczący mi ewentualnie zdradzić? Bo jeśli ta dzielnica to jest pan, tak jak to było do tej pory, no to obawiam się, że się nam może powtórzyć sytuacja z ulicy Rydla, kiedy pan złośliwie, wbrew woli mieszkańców, zażyczył sobie za sporą kwotę wkopania słupków, które to dzisiaj są im tam kością w gardle i przeszkadzają im w normalnym funkcjonowaniu na osiedlu. O czym zresztą wielokrotnie też do mnie mówi. Jeśli tak ma wyglądać dysponowanie pieniędzmi podatnika, ja powiem krótko, ja się po prostu wstydzę, bo to jest tak, podstawowe potrzeby nie są zabezpieczane, natomiast na rzeczy, które są drugo- czy trzeciorzędne, to zawsze pan jakoś pieniądze wyjeżdża. Myślę, że nie robi pan tego bez interesu. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać głos w tej sprawie? Ja bym chciał poprosić o zreferowanie dokładniej problemu łazienki. Co jest problemem tej łazienki? Ja to przekazałam panu zdjęcia. Ewentualnie tych inwestycji, które są tam potrzebne. Znaczy, kosztu z tego są, proszę, to są zdjęcia tej łazienki. Chodzi o to, że tam został zrobiony taki stopień na posadzce. W tym stopniu zabetonowane są stare góry. Po prostu w czasie, którego jest remontu wiele lat temu, nikt tego nie usunął, tylko to nie pomaga. I chodzi o to, że sanepid no, po prostu uznaje, że taka łazienka ze stopniem nie nadaje się do użytku dla dzieci. No, to zdają sobie Państwo sprawę, że jest to niebezpieczne po prostu. Jak dzieci wkładają stopień. Pamiętam, ile te zdjęcie to są góry, które tak wyglądają i widać, jak wygląda obraz podstawa do tej publikacji. To jest jakaś Jeżeli w tym roku przyjdzie ktoś bardziej restrykcyjny, zamknie łazienkę na piętrze, pierwszym nie będzie łazienki. Albo i nie. Tego nie wiem. To znaczy? No nie wiem, czy faktycznie łazienka zostanie zamknięta, czy nie mamy jakieś... Dosłownie nie mamy tego na piśmie. Nie wiemy, czy faktycznie... No, nie mamy tego na piśmie, ale no nie wiem, czy właśnie... Jaki jest koszt? Widział pan jeszcze taką talę. Około 30 tysięcy zostało wyliczone przez szkołę, dlatego że ten stopień trzeba skuć. I tego by trzeba tam To jest poważna robota, dlatego że po prostu nie ma. Natomiast my mamy już kupione do tego muszle, mamy umywarki. Muszle takie do zabudowy. Czy ja się zastanawiam, na ile to była niepotrzebna dyskusja urzędnika sanepidu, który chciał coś powiedzieć, a na ile to fakt się zakończyło? No, my już nie mamy niepotrzebnej dyskusji, bo my już mamy dwie inne łazienki wyremontowane według standardów. No tak, ale... To nie jest tak, że... No wie pan co, dawniej się budowało inaczej. My też wszyscy mieszkaliśmy w różnych domach, prawda? I mieliśmy różne cuda i dziwy w domu i nikt o tym nie myślał, że można to zrobić inaczej, a teraz standard się zmienia. Nie chodzi tylko o to, bo rozumiem, że mamy informację, że przyszedł ktoś z sanepidu i zagrożył, tak, że zamknie tą łazienkę. Tak, tak. Jak wiemy, bo to się dosyć powszechnie słyszy, że sanepid lubi szukać różnych problemów, różnych przedsiębiorców, i mówić, ale właśnie, fakty są na piśmie, faktu nie ma.
bo fakty są na piśmie. Ale wie pan co, jak pan miał klasę w szkole z takim stopniem, to pan by uważał, że to jest bezpieczne, bo pan szanowni tak państwo, dyskusja idzie do zdrowia, idzie do Bo ja mam pięcioro dzieci. Jak moje pięcioro dzieci chodzi w domu i gdyby mieli na środku pokoju stopień, to myślę, że skończyłoby się to katastrofą totalną. W łazience się nie kończyło, przepraszam bardzo. A był pan w szkole kiedyś? No to jak się... A pan to skończył? Ja bym proszę... A zwłaszcza jak jest ślisko, łatwo z tego skończyć. Ktoś pochlapie wodę. Proszę pani, odbieram pani głos, tam szacunek, dzięki panu Marcinowi. Proszę argumenty przedstawiać. Pan Marcin zapytał konkretnie, czy jest decyzja sanepidu o zamknięciu? Nie ma decyzji, Panie Przewodniczący, właśnie nie ma decyzji o zamknięciu, bo gdyby było, to byłby po prostu problem w tym momencie. Chodzi o to właśnie, żeby jej nie było na nacjonalnego, bo wpadnie na kontrolę sanepidu, widzimy co tu się dzieje. Po prostu jest faktem, ze zdjęcia wynika, że jest faktem, że ten grób tam istnieje. Jest faktem, że to jest bardzo, to są dość poważne koszty, bo schowanie takiego protokołu nie jest robotą po prostu ani tak. Co więcej jeszcze, proszę zobaczyć, jakie stanie są po prostu kanalizacje, bo to też to jest powodem, prawda, do możliwości zamknięcia tego. Jeszcze jedna sprawa. Zimuje to fakt, że rzeczywiście temat jest podnoszony tak od 2 lat, jeśli pamiętam, to dzień już wydano, tutaj przysyłam. I nikt z tego co wiem, ani z komisją, ani zarządu się nie zainteresował tematem. A szkoła 153 ma takie zainteresowanie, że tam nie wiem, że tam ktoś jedzie, nie wiem, to mnie po prostu irytuje, nie mogę tego pojąć, dlaczego taka rzecz jest po prostu tak podstawowa, rzecz elementarna, jest rynkowa. Dziękuję. Coś jeszcze pana? Ja chciałem zapytać, w końcu do tego remontu jest ile muszli i ile umywalek? Ile tam są w tym momencie? 3 kabiny. Więc tam będzie tyle, że te kabiny muszą być szersze i jest jedna umywalka na strychu, to wszystko w szkole jest zabezpieczone. Dobrze, jeszcze sobie pytanie. Przy ten próg, ile, od ilu lat już tam istnieje ten próg? Nie potrafię panu tego powiedzieć. Czyli wiele lat. No myślę, że a dopiero ostatnio się państwo tym zainteresowaliście. Dziękuję bardzo. Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Państwa, czy ze zwykłego wstydu, że istnieje łazienka, która nie spełnia standardu, czy z tego wstydu nie możemy raz a porządnie rozwiązać tego problemu? Chciałem zauważyć, że na zakup pianina też nie ma żadnej decyzji. Jeśli tak, panie przewodniczący, będziemy stawiać sprawę, to no to daleko nie zajdziemy, po prostu jako reprezentanci mieszkańców powinniśmy dbać o dobre wydawanie pieniędzy podatników. I dobre wydawanie to jest moim zdaniem lokowanie tam, gdzie są jakieś perspektywy, gdzie jest pewna stopa zwrotu. Otóż ogromną stopą zwrotu są dobrze wyedukowane i wychowane dzieci. A tutaj pianino, ja pozwalam sobie jeszcze jedną wątpliwość zgłosić. Pan mówi, że to będzie pianino mobilne, jak kto go będzie stroił, panie przewodniczący? Zaraz się okaże, że przecież pianino po zmianie warunków klimatycznych trzeba przestroić, bo ja się czuję. To zaraz się okaże, że będziemy musieli pieniądze na stojenie pianina jeszcze przeznaczyć, tak jak na utrzymanie wojsk i tak dalej, i tak dalej. No. Ja bardzo przepraszam, ale pan wielokrotnie radę wprowadzał w błąd, jeśli chodzi o przeznaczenie pieniędzy, a co zresztą są stosowne dokumenty. I chciałbym, abyśmy mieli prawdę. I chciałbym, żebyśmy jako, jak mówię, dobrze dysponowali pieniędzmi podatników, bo to jest nasza rola. A nie użalanie się nad jakimiś innymi sprawami, że książki nie ma kto dofinansować. To jest moim zdaniem 100 razy ważniejsza sprawa niż wydanie na przykład publikacji o pracowni literarzowo-szklarskiej, czyli zakup pianina. To gdzieś jest jakaś hierarchia wartości chyba. Warunki, w jakich się uczą dzieci, a jakieś, powiedzmy sobie, fanaberie, bo tak to trzeba nazwać. Czy ktoś chciałby jeszcze państwa zabrać głos? Ja jeszcze bardzo proszę pan Marcin. Rozumieć dokładnie problem, bo rozumiem stopień z problemem, bo muszę zostały już kupione, tak? Okej, czyli argumenty, które pan nadal używa,
że łazienka jest nieestetyczna, niehigieniczna w zasadzie? Nie, nie spełnia standardu. To standardu bezpieczeństwa. Tylko pozostatnia. Tak. To mnie nie przekonuje. Dziecko może na przykład złamać nogę. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Szanowni Państwo, ale bardzo proszę o chwilę uwagi. Pan Artur Śliwa ma głos. Ja chciałem tylko spytać, bo też tak przysłuchuję się tej dyskusji, nie uważam, żeby łazienka była problemem błahym, bo oczywiście, że jest, że nie jest błahym problemem, tak jak pani tam podkreśliła, natomiast na pewno nie może być tutaj argument użyty, że urzędnik zaniechał, powiedział, że jak nie wpisze to coś tam, bo to jest jakaś bzdura i nawet żal tego słuchać, bo to świadczy zarówno urzędniku, jak też i o innej kwestii w tej sprawie nie będę tutaj komentował, czy coś sami sobie Państwo możecie dopowiedzieć. Natomiast kwestia jest teraz tego, co ja widzę, że jest kwestia tego stopnia. Czy stopień, remont tego stopnia, czy wybicie go, czy przekucie, nie jestem fachowcem w branży budowlanej, być może jak ktoś z Państwa, kosztować ma 30 tysięcy złotych? Bo tu mam takie pytanie. Ale proszę jeszcze obejrzeć, przepraszam, rury, które są w tej łazience i które trzeba zabudować i kabiny, które trzeba też przebudować, bo one są za wąskie. Teraz rozumiem, bo cały czas są stopnie do stanu. Także proszę, teraz tu są zdjęcia, wyłączam, proszę sobie pomóc. Tam trzeba wymienić piłkę, nie, bo cały czas jest stopień. Bo to no, stopień jest takim pretekstem, no bo nikt na zardzewiałe rury już nie patrzy, jak przychodzi same ci. Czyli przebudowa bez armatury. Bardzo proszę, jeśli ktoś chce zabrać głos, o podniesienie ręki do góry, bo to nie ma być różna dyskusja taka, bo jak każdy zacznie brać głos, no to się nie usłyszymy. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, Pani Alicja. Szanowni Państwo, rozumiemy potrzeby Szkoły 50 w tej kwestii również, ale wydaje mi się, że gdyby to była tak naprawdę istotna sprawa i to sanepid by zawarto nie tylko w swoim protokole, nie tylko we wskazaniu, ale również określiłby termin, do jakiego zobowiązana jest dyrekcja szkoły wykonania tego zadania. A tak też nie jest, czyli my mamy na uwadze to, że należy to wykonać. Nie jest to tak, że jeżeli nie przekażemy w tym momencie, to szkoła czy będzie miała problemy, jeżeli chodzi o sanepid czy zamknięcie łazienki. Tym bardziej nie jest to jedna łazienka tam, prawda? O gonieniu, no to jak się gonimy, to jest bardzo źle, bo łazienka służy do innych celów, więc chodzi o nadzór, znowu, że to już nie będziemy się wgłębiać. Niemniej każda komisja sanepidu wydaje opinię, albo opinię zalecającą z terminem konkretnym, albo opinię bezpośrednią, w której wykazuje termin do rozwiązania, zastrzeżenie, że w przeciwnym razie będzie nieopuszczone. Bardzo proszę, pan Marcin Dzierżak. Ja jeszcze tylko dodać jeszcze, że nie jesteśmy jedynym źródłem finansowania tego typu inwestycji. Jestem przekonany, że gdyby sprawa była faktycznie tak ważna i gminna, to sanepid wystąpiłby do zespołu ekonomiki oświaty o sfinansowanie tej inwestycji. Jestem również przekonany, że te 30% tam by się znalazło na ten problem. Sanepid chyba nie występuje, ale ja chciałam tylko zapytać, czy jeżeli będziemy mieć takie pismo od sanepidu z terminem, czy wtedy będą środki na takie ramy? Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, bo jako referencję udzielić odpowiedzi i zamknąć dyskusję. Więc no, zmuszony jestem zacząć od tego, że wstydzę się za pana Bogdana Nowaka. Zresztą po raz kolejny. Wstydzę się. Mógłby pan nie komentować. Panie Boga, nie pan wytrzymane. Wstydzę się za pana Bogdana Nowaka, który mówi po raz kolejny nieprawdziwe rzeczy. Na komisji gospodarki komunalnej usłyszeliśmy od pani Ewy Nowak, że jest decyzja sanepidu o zamknięciu łazienki, jeśli nie zostanie wyremontowana do końca 2013 roku. Jeśli jest to nieprawda, proszę, żeby członkowie komisji gospodarki komunalnej dali wyraz temu, że kłamie.
Tak? Czyli mamy niespójność. Mamy panią Ewę Nowak, małżonkę pana Bogdana Nowaka, która mówi, że jest wydana decyzja. I mamy pana Bogdana Nowaka, tudzież panią, która mówi, że nie ma takiej decyzji. Panie przewodniczący, pan zwyczajnie kłamie, bezczelnie pan kłamie. Ja się w ogóle nie wypowiadałem w kwestii decyzji. Proszę zachować argumenty ad personam dla swoich spraw, bo ja mogę w przeciwieństwie do pana posługiwać się dokumentami. Jak ja panu zarzucam jakieś lewe sprawy, ale nie udzielę panu głosu, panie Bogdanie. To proszę mnie nie obrażać, krótko rzecz biorąc. Za chwilę panu udzielę jeszcze głosu, chociaż mogę zgodnie ze statutem już nie udzielić panu głosu. Ale proszę jeszcze raz. Ale spokojnie, spokojnie. To jest jedna rzecz. Teraz jeśli chodzi o sprawę związaną z dyskryminowaniem szkoły podstawowej numer 50 w Bronowicach Małych. Jestem człowiekiem, który najbardziej dopieszcza szkołę podstawową numer 50 w Bronowicach od wielu lat. W kadencji 2002-2006 ponad 1/4 budżetu poszła na szkołę podstawową numer 50 w zakresie remontów placówek oświatowych. A chcę powiedzieć, że mamy 12 placówek oświatowych. 12 placówek oświatowych. Więc proszę sobie to przeliczyć, kto został zdyskryminowany czy pokrzywdzony w kadencji 2002-2006. Jeśli chodzi o, bo tak tu państwo rzucacie, szermujecie takimi pojęciami, jakimiś mówieniami, to sięgnijmy wstecz. Sięgnijmy wstecz. Rok 2008. Szkoła podstawowa numer 50 otrzymała łącznie 57 tysięcy. Między innymi na wymianę stolarki okiennej, na remont sanitariatu. Licząc średnią, dzieląc cały budżet na 12 placówek oświatowych, które są w naszej dzielnicy, każda szkoła, żeby było sprawiedliwie, nie powinna dostać więcej jak 29 tysięcy. Szkoła podstawowa 50 dostaje 57 tysięcy. Weźmy rok 2010. Kilkadziesiąt tysięcy na projekt w zakresie rozbudowy szkoły podstawowej numer 50. Kiedy 18 tysięcy w tym roku, w 2010, przypadało na placówkę. W 2009, bo przeskoczyłem, 2009 rok. 30 tysięcy na sanitariaty. 2009, 30 tysięcy na sanitariaty, średnio na placówkę 26 tysięcy. Wszystkie pozostałe placówki mają żal, że pieniądze idą tylko do szkoły podstawowej 50. Ale to nie wszystko. Bogdan Smok, przewodniczący Rady Dzielnicy 6, wprowadza do budżetu 500 tysięcy na rozpoczęcie budowy. 500 tysięcy, to jest moja zasługa. Następna rzecz. 2011 na rozbudowę szkoły. 2011 rok. Szkoła podstawowa numer 50. 2011 rok. Otrzymuje 40 tysięcy, a średnio na placówkę 18. Kilka placówek nie dostaje nic. Panie Bogdanie, niech pan mówi prawdę, niech pan sięgnie do dokumentu, bo pan mówi, że pan ma te dokumenty. I teraz tak, żeby jeszcze była jasność. Trzy szkoły dopieszczone przez zarząd dzielnicy, przez Radę Dzielnicy tak notabene, przez Radę Miasta Krakowa. Szkoła podstawowa numer 93, gdzie została przeprowadzona termomodernizacja szkoły, gdzie zostało wybudowane boisko ufundowane przez Fundację Krojfa, gdzie poszukaliśmy dodatkowych pieniędzy na budowę dróg dojazdowych, na remont, wymianę placu zabaw, koszt kilku milionów złotych, tak? Druga szkoła, to jest szkoła podstawowa, kilka milionów złotych na zakończenie, oddanie rozbudowanej szkoły podstawowej o halę sportową. Następna rzecz, o wygospodarowanie w przewiązce kilka, że tak powiem, szatni, toalet, nowych, nowoczesnych, przy okazji klasopracowni. To są konkretne pieniądze. Mało z tego, wpisałem do budżetu 300 tysięcy na rekonstrukcję, na budowę boisk i całego zaplecza sportowego. To, że się nie udało, ale udało się zrobić projekt, który ma pozwolenie na budowę i wartość tego projektu jest kolejne z 2 miliony złotych. Kolejne 2 miliony złotych.
do realizacji. I kolejna, następna szkoła, która została dopieszczona, to są pieniądze, również kilkadziesiąt tysięcy złotych, na szkole podstawowej numer 138. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami i ustaliłem i uzgodniłem z nimi, że w 2013 roku nie dostaną pieniędzy. I to mówiłem, kiedy dzieliliśmy, przyznawaliśmy środki na 2013 rok, jeśli chodzi o remonty placówek oświatowych. Dlatego, że te szkoły zostały maksymalnie dopieszczone. Maksymalnie. I powiedziałem, że owszem, Państwo dyrektorzy, składajcie nawet na początku roku 2013 swoje wnioski, swoje prośby, nie czekając na przegląd placówek oświatowych, które będą w marcu, już terminy są wyznaczone, już pisma, jeśli chcecie coś bardzo ważnego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że no, czasami, jak to się mówi, jeśli są dwie równorzędne prośby, to może decydować tak zwana, powiedzmy, data stempla pocztowego czy dziennika podawczego, ale też nie do końca. Też nie do końca, ale powiedziałem, proszę pisać. Może kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast też powiedziałem, żeby się te trzy placówki nie spodziewały, że zarząd ze swoich skromnych 200 tysięcy, które są przeznaczone na 12 placówek oświatowych, 4 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 4 szkoły ponadpodstawowe, czy zespoły szkół, jeszcze przeznaczać dla tych szkół pieniądze. Następna rzecz. Nie ma w ogóle, jeśli chodzi o szkołę podstawową 50, nie ma w ogóle decyzji sanepidu. Tak z tego wynika. Sama pani jako rodzic powiedziała, tak? Nie ma. Ale jeśli by było, to jako nauczyciel wychowawca z 30-letnim stażem pracy i z 17-letnim stażem jako dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, na co dzień miałem do czynienia z sanepidem. I jak sanepid przychodził i mówił, jest zalecenie, panie dyrektorze, nie popuszczę już panu, zamykam toaletę. Zamykam z dniem 31 sierpnia, nie z końcem roku, bo sanepid wie, że wszystkie prace odbywają się w okresie wakacji przeważnie. Czyli z dniem 31 sierpnia, od 1 września pan nie będzie miał toalety dostępnej. Dzieci będą korzystać może z dniem, chociaż byłem blisko niewidomych, może w szkole niewidomych. I co dyrektor robi? Dyrektor wtedy pisze do sanepidu, że w związku z tym, że on nie otrzymał środków finansowych na remont wyżej wymienionej toalety czy innego pomieszczenia, nie może tego zrealizować i proszę o prolongatę na następny rok do 31 sierpnia kolejnego roku. I sanepid, nie zdarzyło się takiego przypadku, ja nie znam takiego przypadku, gdzie sanepid by nie przesunął tego terminu. A tu mamy przypadek. Po pierwsze, nie ma decyzji z tego, co widać, jak mówi rodzic. Dwa, jeśli będzie taka decyzja, to dyrektor napisze pismo z prośbą o prolongatę, bo nie dostał pieniędzy od dzielnicy. Nie dostał pieniędzy od miasta, do budżetu miasta. Nie ma takiej możliwości. I sanepid się z pewnością przychyli, ale jeszcze tych wszystkich elementów nie mamy. I muszę powiedzieć, że ta opinia, pana Suńskiego opinia jest wielce krzywdząca, jeśli chodzi o to, co ja osobiście, zarząd i rada dzielnicy robi dla szkoły podstawowej numer 50. I to chcę tutaj jasno, wyraźnie powiedzieć. Jeśli pan mówi pianino, kultura, no możemy wyciąć kulturę w ogóle i w ogóle się nie przejmować. Tylko narody znikały, jak niszczyły kulturę. Prawda? Następna rzecz. Pan mówi, ja nie wiem, to znaczy, jeśli chce, to ja panu dam telefon do dyrektora szkoły muzycznej, gdzie na przełomie starego roku i tego roku odbyły się 4 koncerty dla mieszkańców. Koncerty, w którym dzieci prezentowały swoje umiejętności i takie pianino było przewożone na jesieni, w lutym, w zimie i do dnia dzisiejszego nie potrzebuje, jak to się mówi, strojenia. Elektroniczne, oczywiście elektroniczne. Nie potrzebuje. Nie są organy elektroniczne. Nie, pianino. Pianino elektryczne. Pianino elektryczne. Ja wiem, co jest pianino, pan chyba nie, ale... Jednym słowem, podsumowując, wydaje mi się, że zarząd podjął słuszną decyzję i jeśli nawet, mówię, przyszedłby czarny scenariusz, że sanepid by zamknął, powiedział, nie, o dzisiaj przychodzę, to się nie daje, ale jak to słusznie pan Andrzej zauważył,
Obchodziliśmy niedawno piękny jubileusz, tu iluś tam kilkudziesięciu lat w ogóle Szkoły Podstawowej w Bronnicach Małych. Oczywiście ona się mieściła gdzie indziej, później mieściła się na widoku, a w końcu też kilkadziesiąt lat jubileusz przejścia szkoły z widoku na katolicką tuż po wojnie, czyli ten schodek tam był, jest cały czas. Ja znam każde pomieszczenie w Szkole Podstawowej numer 50. Na bieżąco ustalaliśmy strategię, co zrobić, żeby wykorzystać wszystkie środki, które zostały przeznaczone na rekonstrukcję. Szkoła została odmalowana, cała elewacja zrobiona, skompowana, plac wejściowy, drogi do siat, chodniki. Czekamy teraz na to, żeby przystąpić do realizacji drugiego etapu, czyli zagospodarowania terenów wokół szkoły. Dwa wojska, jedno trawiaste z oświetleniem, drugie wielofunkcyjne do koszykówki, do siatkówki. Trzecia rzecz to jest miejsce plac do ćwiczeń fizycznych ogólnorozwojowych i plac zabaw. Tak? I ten plan zarząd dzielnicy ma i go konsekwentnie od kilku lat realizuje. Czy pan to docenia, czy pan to nie docenia? Dla mnie jako przewodniczącego nie ma tu żadnego znaczenia. Dziękuję. Może panie przewodniczący, wpisał mi pan głos. Otóż takiego zmasowanego ataku demagogii trudno odeprzeć w ciągu kilku minut. Powiem tylko jedno. Mamy tutaj, proszę państwa, przedstawiciela takiego współczesnego pana Jegomościa za głowę. Nie chwalący się, jażem to uczynił, pan przewodniczący mówi krótko, że szczerze. Słucham? Ja poprosiłem o zabranie głosu. Otóż, proszę państwa, te wszystkie zasługi, które pan przewodniczący sobie przypisuje, to jest trochę obraza dla ogromnej rzeszy ludzi, która podjęła rozliczne starania po to, aby najbardziej zaniedbaną szkołę w dzielnicy 6 ucywilizować, szkołę, która sobie na to zasłużyła, szkołę, która była wybudowana dzięki pracy i nakładom mieszkańców Bronowic, nie z budżetu, jako jedna z niewielu nie miała sali gimnastycznej. Za tą salą gimnastyczną lobbowała masa ludzi. Nie chwalący się, panie przewodniczący, ja też w Radzie Miasta bywałem i też lobbowałem wszystkich możliwych świętych, łącznie z panem prezydentem Majchrowskim. Ale pan zwykł był mówić o swoich zasługach, bo to przecież nikt inny, tylko pan wziął dokumentację i wyrzucił do kosza, o czym pan wszystkich zebranych na otwarciu tej placówki poinformował. Otóż, proszę państwa, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, że taka rzecz się mogła udać. Proszę, pracy wielu ludzi, w tym między innymi rodziców i grona pedagogicznego, ale również i rodzicznych organizacji, sympatyków, absolwentów i tak dalej. Ale wszystko to pan przewodniczący uczynił. A teraz, jeśli chodzi o sprawy tego, jak ta szkoła jest dopieszczana. Otóż państwo dostaliście taki obraz, że jest to szkoła najlepiej wyposażona i wszystko dzięki panu przewodniczącemu. Otóż ja proponuję, aby szanowna rada zainteresowała się, gdzie znikają, kto jest beneficjentem wszelkich środków, które my przeznaczamy na rozliczne dzieła. Między innymi na pomoc społeczną, między innymi, proszę państwa, na remonty boisk, bo przecież pan tutaj wymienia kwoty 27-40, a w samej szkole 150-300 tysięcy złotych na remont boiska. Otóż, proszę państwa, w 2010 roku uchwałą rady, nie naszej kadencji, bo pan przewodniczący tutaj stosuje takie chytre wybiegi, wraca niemalże do Mieszka I, przedstawiając, odkąd to w Krakowie właśnie są dzielnice, to wszystkie nakłady na szkołę podstawową. Mieszka I? No nie. Pani przewodnicząca, pani ma swój udział w tym, więc zaraz do tego przejdę. Otóż, proszę państwa, ja chciałem, żeby pan zapomniał. Nie zapomnę, pani zresztą wie dlaczego. Pani wie, co ja wiem. Ale państwa również zachęcam. Ale my nie wiemy, co mamy. To ja państwu powolutku zdradzę. Otóż, proszę państwa, w 2009 roku w Szkole Podstawowej numer 153 został zarejestrowany Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, którego przewodniczącą jest pani wiceprzewodnicząca Alicja Gackiewicz, a prominentnym członkiem zarządu pan Bogdan Smok. Jeśli państwo się teraz dziwicie, dlaczego tyle środków idzie do Szkoły Podstawowej numer 153, to uprzejmie wyjaśniam. W 2010 roku poprzednia kadencja uchwaliła 120 tysięcy z działu przeznaczonego na pomoc społeczną na budowę pawilonu socjalnego. Pawilonu socjalnego, panie przewodniczący, niech pan słucha, bo pan to dobrze wie, który, proszę państwa, najpierw został zgłoszony jako oranżeria przyszkolna, a potem został zgłoszony jako magazyn sprzętu. Wszystko? Ja mam dokumenty, pani wiceprzewodnicząca, więc ja mogę to... Proszę mnie, jak najbardziej, proszę mnie szarpać o dokumenty, ja wszystko mam. Dobrze. I proszę państwa... Wszystkiego nie chcę, co pan ma.
Ja wiem, bo mi się pani z głowy zapadła i sama nie wie, co pani robiła. Ale proszę państwa, dokonano tak, przebudowy i budowy gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej numer 153. Tak jak powiadam, cały gabinet stomatologiczny został przeniesiony po to, aby uczynić miejsce dla placówki, którą państwo sobie zafundowali, z działu pomoc społeczna. Następnie ten pawilon socjalny został wyposażony w rozliczne dzieła, to znaczy stoły konferencyjne, 10 laptopów, proszę państwa, bo emeryci mieli, czy miano przeciwdziałać e-wykluczeniu. 10 laptopów z oprogramowaniem, z licencjami, sprzęt multimedialny, tablice multimedialne, lodówki, telewizory, czego sobie państwo tylko zamarzycie, w tym również odśnieżarkę. To wszystko poszło ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną. I proszę państwa, ja usiłowałem zgłębić, co się dzieje z tymi laptopami, co się tam dzieje. Otóż okazuje się, że na budowę tego pawilonu nie było żadnego pozwolenia, żadnego zgłoszenia, ponieważ te zgłoszenia, które zostały dokonane, one miały wady prawne. I ostatnie zgłoszenie to było takie, że będą roboty budowlane polegające na rozładowaniu tego pawilonu, który jest dodatkowy przenośny, tak jak namiot, i możecie z niego państwo przenieść. Co więcej, zostało ono dokonane w momencie, kiedy pan przewodniczący 6 grudnia, dokładnie 2010 roku, podpisywał protokół odbioru tego pawilonu i w tym samym dniu zostało dokonane zgłoszenie tychże robót. A więc, proszę państwa, z tego punktu widzenia ten pawilon nie posiada żadnej dokumentacji, na podstawie której mógłby istnieć, a powinien zostać zgodnie z deklaracją rozebrany 5 maja 2011 roku. I na to idą pieniądze podatnika. Na to idą pieniądze podatnika. Co więcej, przez około 18 chyba miesięcy cały ten sprzęt nie był użytkowany, dlatego że ten pawilon nie był oddany do użytku. On zresztą był dwukrotnie oddawany. Jak tam się odbywają te zajęcia, często próbowałem zgłębić. Pan dyrektor Klinczuk twierdził, że sporadycznie, że właściwie to on tam nie wie, co tam się specjalnego dzieje. No proszę państwa, ciekawostką jest to. Ale tak, zgodnie ze statutem, ja udzieliłem panu. No nie odbierze głos oczywiście. Po raz trzeci minuta, już pan 5 minut mówi, ja zachęcam jedną minutę, a teraz na następnej sesji pan dokończy ten swój wywód. Dobrze? Proszę państwa, ja w takim razie zobowiązuję się przygotować na następną komisję i zachęcam zarówno komisję rewizyjną, jak i komisję polityki społecznej do tego, aby zechciała przejrzeć tylko dokumenty. To są dokumenty, to są dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem. Abyście państwo zechcieli przestudiować i abyście państwo zwrócili uwagę, że my tutaj mamy dzisiaj problem z pieniędzmi na remont łazienki, a nie mamy problemu z orkiestrą, z cateringiem, gdzie państwa stowarzyszenie obficie korzysta. Państwo nawet o tym nie wiecie, że 45 zł albo 40 na osobę i bawimy się wesoło, to mam przy sobie pani przewodnicząca. To mogę państwu dzisiaj powiedzieć. No to już. Bawimy się wesoło po 45 zł od osoby za wyżywienie w restauracji Śląska i bawimy się wesoło przy orkiestrze za 1000 zł, której część również sfinansowaliśmy my jako Rada Dzielnicy. Ale takich okazji jest więcej. Ale dla pikanterii dodam jedną rzecz. Zwracałem się dwukrotnie do organizacji tych państwa o udzielenie mi informacji w trybie dostępu do informacji publicznej i pani wiceprzewodnicząca Grackiewicz, łamiąc prawo, bo prawo mówi, że do roku, bodaj do roku więzienia jest za odmowę bezpodstawną dostępu do informacji publicznej, dwukrotnie mnie odmówiono, czy za drugim razem nie przyjęto mojego w ogóle wniosku. Poczta mi zwróciła wniosek, a pani, która przyjmowała pani... 30 sekund. Jednym słowem, proszę państwa, mam wszelkie dokumenty, żeby wykazać, jak ci państwo wyciągają pieniądze przez państwa nieświadomość i dzielą stabilnie potem na swoje działania. I szkoła 153 nie bez kozery jest tak super wynagradzana. Ciepło, energia kosztuje. Ten pawilon, w którym państwo mają sobie swoje zajęcia, też kosztuje. I trzeba się jakoś dyrektorowi odwdzięczyć, prawda? I to jest rodzaj odwdzięki. Sprzęt, remonty, nawierzchnie i tak dalej. A inne szkoły muszą sobie palec powstać. To jest katastrofa, panie przewodniczący. Bardzo proszę pani Alicja, wywołana. Szanowni państwo, chciałabym ustosunkować, że to prawda, nie jest to w porządku naszej dzisiejszej sesji, ale muszę się ustosunkować do tych niedorzeczności, które wypowiedział pan Bogdan Nowak. Myślę, że dobrze, że jest nagranie, bo będziemy mogli to wykorzystać. Proszę państwa, stowarzyszenie, którego mam zaszczyt być prezesem, nie korzysta z dobrodziejstwa szkoły 153. Stowarzyszenie było zarejestrowane i podany adres szkoły 153 w 2009 roku.
na okres 3 miesięcy, proszę pana. Od roku 2010, proszę pana, jest podpisana umowa najmu lokali i stowarzyszenie posiada 2 lokale gminne, za które płaci czynsz i podatek od nieruchomości. I to nie jest kłamstwo, proszę pana, bo to są wpisy do KRS-u. Tak. I to nie jest kłamstwo. Wpisy do KRS-u są również z adresem. Tak. Więc kto kłamie, to wiadomo. Jeżeli chodzi o korzystanie z stowarzyszenia, stowarzyszenie nie ma siedziby przy szkole 153. I nie miało, miało tylko w początku 2009 roku w jesieni, bo w ten czas zostało zarejestrowane. W jesieni 2009 roku. Nie korzysta i nigdy nie korzystało. Klub seniora, na który Rada Dzielnicy przekazała środki, służy mieszkańcom dzielnicy. I klub seniora nie jest prowadzony przez moje stowarzyszenie. A bo, nie jest. Bo uważam, że chyba tak. Nie to ten czas było dobrze. Przepraszam, czy możemy... Ponadto pieniądze na pomoc społeczną są przekazywane na otwarty konkurs ofert. A za otwarty konkurs ofert odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. W związku z czym środki rozliczane są przez stowarzyszenie w Urzędzie Miasta Krakowa. Jest powołana komisja w ogóle do rozstrzygnięcia konkursu, do później przyjęcia rozliczenia. Myślę, że jest, ponieważ jest to zarządzeniem prezydenta, wszystko dokonywane i w tym roku również. W związku z czym, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to pan Nowak może zażyczyć sobie informacji w Urzędzie Miasta Krakowa, co też czynił. Urząd Miasta Krakowa odpowiadał już panu Nowakowi w tej kwestii i dał mu do wglądu wszystkie dokumenty, jakie zostały złożone. I takie informacje mam z Urzędu Miasta Krakowa. Proszę pana, w wielu rzeczach jestem dobra, ale w tym akurat chyba pana nie... Otóż państwo stowarzyszenie jest zobowiązane... Bardzo proszę, przywołuję pana do porządku. Proszę zapisać w protokole, że pan Nowak przerywa wypowiadającemu się pani Alicji Kaczkiewicz. To ciekawe, pan w swojej wypowiedzi nie był łaskaw zanotować o tym, że radni są przestępcami. Panie Bogdanie, pani przerywa. Bardzo proszę. Pani nakłamała dosyć sporo, bo pani ma obowiązek. Panie Bogdanie, przyjmuję pana do porządku. Tak jak ja mam obowiązek, to wiem, bo przepisy znam. Ustawę tak samo znam o dostępie do informacji publicznej. Nie zna pani, bo powołałem te przepisy i pani się stosowała. Ale nie będziemy polemizować teraz, proszę pana, jeżeli panu się coś nie podoba, to może pan wystąpić do prokuratury na drogę postępowania sądowego. Ja to bym komisariatu z Krakowy brakło do remontu. No to może pan zbuduje jednak. Pan ma na tyle siły przebicia, że myślę, że i to jest pan w stanie zrobić. Może. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przepraszam, jest jeszcze głos. Ja bym proponował, bo skradziliśmy trochę czasu na dyskusji nie na temat. Dokładnie tak. Do tematu, chyba Pani ktoś jeszcze powiedzieć. Tak, ja tak na podsumowanie chciałam. Szanowni Państwo, ostatni głos. Ja szybciutko. Bardzo proszę. Jesteśmy oczywiście wdzięczni panu. Nie chciałam, żeby tutaj jakaś niewdzięczność naszych słów przewijała za to lobowanie. Natomiast oczywiście, tak jak pan Nowak wspomniał, również grupa rodziców lobowała w sprawie sali i jest to na pewno też po części zasługą naszej społeczności. Natomiast martwi mnie, że państwo stawiacie sprawę na ostrzu noża i tylko w momencie takiej sytuacji kryzysowej, kiedy sanepid przyjdzie i powie, że ta łazienka zagraża dzieciom, jesteście gotowi dać pieniądze. To nie jest planowanie budżetu dla mnie. I to mówię na zakończenie. Nie wiem, czy państwo chcieliby mieć taką łazienkę w domu, nie jest widoczna na zdjęciach. Dziękuję. Szanowna pani, taki łazienek w naszych placówkach oświatowych jest jeszcze bardzo dużo, w dużo gorszym stanie. To po pierwsze. Więc proszę troszkę tak, że tak powiem, nie powiem głowę posypać popiołem. Po drugie, nie będę mówił o kulisach, o kuluarach, o tym, jak bardzo motywowałem rodziców, jak motywowałem dyrekcję, jak wspólnie działaliśmy i też z innymi radnymi. Ja się całkowicie swojego sukcesu nie przypisuję. Ja powiedziałem, że zarząd dzielnicy, rada dzielnicy i tak dalej, ale znam
to ja wiem, co ja zrobiłem i wiem tak na dobrą sprawę ostatecznie, od kogo pewne rzeczy zależały. I dlatego mówię to wprost. Mówię to wprost, ale nie z pretensjami czy żalem do państwa jako rodziców, bo wy macie prawo artykułować, mówić, dochodzić swojego, przekonywać radę, tylko swój głos kierowałem do pana Bogdana Nowaka. I tylko tyle. A na otwarciu o sali gimnastycznej byli przedstawiciele posłów z różnych opcji. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne poprawki do projektu uchwały. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały o podniesieniu ręki do góry? Pan Łukasz przeliczy głosy. No za tą uchwałę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 4. Na podstawie wyniku głosowania, proszę? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.